Wybacz, Appa. Sam sobie musisz poradzić. Ang, ta plemienna wojna to nie przelewki. Naprawdę chcesz się dać w nią wplątać? Szczerze mówiąc, nie jestem pewny. Dla mnie to normalne. Ang jest awatarem. Niesienie pokoju to jego obowiązek. Przez ten jego obowiązek musimy iść pieszo. Słuchajcie, mam dla was złe wieści. Do przepaści nie wolno wnosić jedzenia. Jedzenie przyciąga niebezpieczne drapieżniki. Jak to? To jakaś niedorzeczność. Niemowlaczki nie wytrzymają jednego dnia bez papu? Wolicie być głodni czy martwi? Schodzimy na dół za 10 minut. Wszystkie zapasy do brzuchów albo w krzaki. Appa zaopiekuje się wami do końca przeprawy. Spotkamy się po drugiej stronie. Hop, hop! Dobry jesteś! Moja praca polega nie tylko na magii. Ludzie pragną informacji. Na pewno się zastanawiacie, jak powstają rozpadliny. Mędrcy twierdzą, że wielka przepaść została stworzona przez duchy ziemi rozgniewane na wieśniaków, którzy nie chcieli im składać należnych ofiar. Widzę, że duchy nadal się złoszczą. Mam nadzieję, że przynieśliście ofiary. Dobrze! Nie zbliżajcie się teraz do ściany! Dlaczego to zrobiłeś? Ci ludzie uciekają przed żołnierzami ognia. Teraz już nikt nas nie dogoni. Jesteśmy bezpieczni. Ratujmy go! Dobra, a teraz ratujcie mnie! Co to było? Pająk szczelinowy. Przyjdzie ich jeszcze więcej. Masz złamane obie ręce. Bez rąk nie mogę panować nad ziemią, innymi słowy... Zostaliśmy uwięzieni. Mieliśmy pozbyć się zapasów po to, żeby uniknąć takich potworów jak ten pająk. Wszystko przez nich. Przynieśli tu żywność, chociaż przewodnik wyraźnie im tego zabronił. Co? Jeśli ktoś tu nie umie wytrzymać bez jedzenia przez jeden dzień, to takie mięczaki jak wy! Zadowolona jesteś? Wpadliśmy w pułapkę bez wyjścia! Podziękuj swoim ludziom, którzy ukryli żarcie! Słuchajcie, musimy trzymać się razem, tylko tak... Nie zrobię ani kroku dalej w tym towarzystwie! Przynajmniej w tym jednym zgadzamy się ze sobą. Co robimy? Jestem bezradny. Musimy się stąd wydostać. Błagam, nie chcę tu umierać. Nie chcę, żeby pożarły mnie potwory. Widzisz? Wszystkich nas pożrą potwory i to przez nich. Jasne. Najłatwiej wszystko zwalić na Zangów, tak jak zawsze. Zgadłaś. Dosyć! Myślałem, że uda mi się was pogodzić, ale to niemożliwe. Rozdzielimy się. Gandzinowie idą tędy, a Zangowie tędy. Będziemy podróżować w dwóch kolumnach. Sokka, pójdziesz z Zangami, a ty, Kataro, z Gandzinami. Dowiedzcie się, dlaczego tak się nienawidzą.